Matka. Cały dzień nie wychodziłam z domu. No właśnie. Domyśliliście się pewnie, że zginęła torebka mamy Muminka. Co się stało, mamo? Zapodziała mi się gdzieś torebka, a ja czuję się bez niej kompletnie bezradna. A czy za jej znalezienie przewidziana jest jakaś nagroda? Wydam wielkie przyjęcie dla wszystkich mieszkańców doliny z ciasteczkami i różnymi łakociami i nikt nie będzie musiał się myć ani iść wcześnie do łóżka. Na pewno ja ją znajdę! O nie, właśnie, że ja! Mamo Muminka, melduję, że w piwnicy twojej torebki nie ma. Dziękuję, Migotku, że to sprawdziłeś. Prawdę powiedziawszy, nie spodziewałam się, że ją znajdziesz, bo od kilku dni nie byłam w piwnicy. Złe wiadomości szybko się rozchodzą. I w końcu wszyscy w Dolinie Muminków szukali torebki. Jest tu dzisiaj tłocno? Czyżby odbywało się gzybobranie? Czego oni wszyscy tak szukają? Mojej torebki. Tej z dwiema małymi kieszonkami? Tak, tak. Na pewno się znajdzie. Taka ładna pogoda, idźcie się pobawić. Jest to naprawdę wygodna torebka i tak miło nam się w niej śpi. Mama Muminka wygląda na zmartwioną. Chyba powinniśmy ją oddać. Poszukiwania! Topik i Topcia znaleźli torebkę! Bardzo wam dziękuję. Powiedzcie, gdzie ją znaleźliście. Leżała w trawie pod tą wielką kępą bzów. To rzeczywiście wyjątkowa torebka. Ogłaszam, że aby uczcić ten dzień, wydajemy przyjęcie, na które serdecznie zapraszamy. Jak pewnie wszyscy wiecie, nasze przyjęcie odbywa się na cześć Topika i Topci, którzy znaleźli torebkę mamy Muminka, a także tych wszystkich, którzy wzięli udział w wielkim poszukiwaniu. Wznieśmy kielichy za zdrowie naszych bohaterów, bo pamiętajmy, bez torebki mamy Muminka, Dolina Muminków nie byłaby już tą samą doliną. Dzia! A teraz, drodzy goście, jeszcze Muminek chciałby wam coś powiedzieć. Bardzo się cieszymy, że mamusia odzyskała swoją torebkę i znowu jest wesoła. Dziękujemy. A żeby uświetnić to uroczyste wydarzenie, Topik i Topcia zdecydowali się zademonstrować teraz zawartość swojej słynnej, tajemniczej walizki. Proszę wszystkich, aby się do mnie zbliżyli. Topciu i Topiku, jesteście gotowi? Jeszcze chwileczkę cierpliwości. Uwaga! Wszyscy na miejscach? Możemy otwierać? Raz, dwa, trzy! Ojej! Fantastyczne! Jak Buka mogła zamienić taki klejnot na zwyczajną muszelkę? To musi być ten słynny królewski rubin. Królewski rubin, nareszcie! To czarnoksiężnik! Nareszcie cię znalazłem! Nie dotykaj rubinu, on jest nasz! Idź, paskudny czarnoksiężniku! O nie! Tak długo go szukałem, że mam do niego prawo! Wcale nie! Buka pozwoliła, żeby Topik i Topcia zatrzymali rubin w zamian za muszelkę w kształcie serduszka. Powiedział muszelkę w kształcie serduszka? Nie przesłyszałaś się! W każdym razie widziałem na własne oczy, że Buka dała go im obojgu, więc nie może być twój! Szukałem królewskiego rubinu przez 300 lat, żyjąc nadzieją, że kiedyś będzie należał do mnie!
To bardzo przykre, że spotkał pana zawód. Zastanówcie się, może wymienilibyście rubinę na coś innego, powiedzmy na kopalnię diamentów. Nigdy nie chcemy nic innego! Nie! To byłoby poniżej mojej godności, nie zabiorę go siłą. Zmarnowałem tyle czasu, czuję się zmęczony. Może napije się pan ponczu, to bardzo orzeźwia. Z przyjemnością, mamo Muminka, nie piłem go od 100 lat, albo i dłużej. Spigwy. Widzę, że jest pan znawcą. Jeszcze szklaneczkę, panie czarnoksiężniku. Nie, dziękuję, wystarczy. Dopiero teraz zauważyłem, że niechcący trafiłem na przyjęcie. Poncz był doskonały. Szanowni państwo, zapraszam na pokaz czarodziejskiej magii. Na pamiątkę naszego poznania pragnę wam ofiarować prezenty, ale mogę spełnić tylko 3 życzenia. Niech więc wystąpi 3 z was. Cóż to, boicie się? Pan chyba jest dość dorosły, żeby się mnie nie obawiać. I niech się zastanowię. Już wiem, złamałem łopatę, którą pożyczyłem od taty Muminka. Mógłby ją pan naprawić? Nie, paszczaku, nie trzeba, to nie ma sensu. W takim razie chciałbym dostać nową łopatę. Oto ona. Proszę. O, dziękuję, czarnoksiężniku. Wygląda solidnie. Powinna być mocna. Kto następny? Przepraszam. Co mógłbym dla ciebie zrobić, młoda damo? Obawiam się, że to może być trudne. Jestem czarnoksiężnikiem. Naprawdę tego chcesz? Tak. A więc zamknij oczy. Młoda damo, twoje życzenie zostało spełnione. Coś ty zrobiła? Och, migotko. Co tak na mnie patrzycie? Chciałam tylko mieć oczy takie jak drewniana królowa. Ty, Muminku, zachwycałeś się nią. Cała twarz ci się zmieniła. Czy ktoś ma lusterko? Właściwie są nawet ładne. Jak ja wyglądam? Błagam, niech mi pan odda moje dawne oczy. Przykro mi, ale uprzedzałem. Jedno życzenie na osobę. Och, to okrutne. Och, niech się pan nade mną zlituje. Panie czarnoksiężniku, czy mogę wypowiedzieć życzenie? Tak, a co jest twoim największym marzeniem? Własna łódź, wrotki, latający dywan? Wiesz co, wybierz duży worek pełen wielkich, szczero złotych monet. Muminek sam musi zadecydować. Albo lepiej poproś od razu o 2 worki. Jeden zatrzymasz sobie. Chyba tak będzie sprawiedliwie. Niestety, Ryjko, mam inne plany. Muminku. Proszę sprawić, by oczy panny Migotki były znów takie jak kiedyś. Po co? Przecież przez te oczy widzi równie dobrze. Lepsze złote monety. Życzenie zostało wypowiedziane i spełnione. Prawda, że tak lepiej? Znów jesteś śliczną panną Migotką. Muminku. Panie czarodzieju! Słucham. Jeżeli może pan spełniać takie życzenia, dlaczego sam pan sobie czegoś nie zazyczy? Niestety, moje czary działają tylko dla innych. A czy my moglibyśmy prosić o coś dla pana? Byłoby nam miło. Nie jestem pewien. Bardzo nam na tym zależy. Spróbuję, skoro nie robicie tego dla siebie. Chcemy rubin, ale dokładnie taki jak nas. Będzie taki sam. To dla pana, czarnoksiężniku. Dziękuję, dziękuję. I tak po 300 latach poszukiwań czarnoksiężnik otrzymał w darze swój upragniony królewski rubin i mógł wreszcie odpocząć. A w Dolinie Muminków jeszcze przez wiele dni trwało święto.